Cześć, witam was drodzy widzowie i pozdrawiam serdecznie z serii Dying Light 2 i dzisiaj musimy poczekać aż Sophie się odezwie do nas. No ja przestawiłem tryb gry na wydajność konsoli, gdyż nie bardzo jestem zadowolony z jakości filmów, jak one wyglądają na YouTube. Kurde, tam są znajdźki. Zobaczmy, co się kryje jeszcze w szafie. Puszka, złom. Bym chciał chyba się przedostać do najbliższej bezpiecznej strefy. Czy my ją sobie oznaczymy na mapie? No nie bardzo chyba. Śledź, okej. Okay. Czy ona gdzieś tam jest? Mamy te bagna. One mogą nam jeszcze przeszkadzać dodatkowo. Zdecydowanie one w tym kierunku będą nam przeszkadzać. A tutaj nie możemy się zdrzemnąć. Ale ta, z drugiej strony ta strefa jest dosyć daleko. Wieża ciśniej. Dobra, spróbujemy sobie dokonać takiego wyzwania. Przedospańmy się do wieży ciśniej. Fajnie cienie tu widać. No nie, ale tu się co stąd wydostaliśmy. Dobra. Dobra, przejdźmy tędy budynek cały z innej strony. Tutaj możemy już ruszyć. Już mamy posik, niestety. Fantastycznie udało się nam tutaj dostać. Co oni cały czas nas śledzą? Gdzie nasze kojo? Człowieku, masz krew na twarzy. Ohydną, maziowatą. Świetnie, powiedzmy, że przeżyjemy z tym. Po prostu wystawia nas na próbę. Zamierzam zdać egzamin. Serio, musimy iść do góry. Aiden, tu Sophie. Przyjdź na bazar. Organizujemy spotkanie. Zabierzesz mnie teraz do centrum? Powiem ci wszystko, jak przyjdziesz. Pośpiesz się. No, trzeba przyznać w tym momencie Sophie.
uratowała nas. 255 metrów. Przez tę niedoleczną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem swoich dzieci. Czemu nie? Mamy jakieś punkty umiejętności, ja się sobie pozwolę sprawdzić. Nie. Ekwipunek, jak to wygląda? Koszt wytrzymałości. No nie, wytrzymałości bym nie chciał. Okej, tu będzie szybciej się nam regenerować wytrzymałość. Nie mamy broni dwuręcznej jeszcze w tej chwili. A to też dwuręczna. W zasadzie pewnie w ekwipunku mamy dwuręczną, ale ex-parkour tylko. Koszt wytrzymałości, no nie bardzo. Nie, nie, no na wytrzymałość nie możemy w tej chwili, dopóki jej sobie nie zwiększymy. O, to zdecydowanie lepsza szata. Okej. I tą broń mamy właściwie na wykończeniu. Dobra. Lecimy w takim razie, drodzy widzowie, na bazar. Nie ma co czekać. Też tak jak mówiłem, parkour wychodzi nam coraz lepiej. Nie złapaliśmy się tego? Nie wierzę. Nie wierzę, że się tego nie złapaliśmy. No chociaż tutaj, ale fu! Ale to nerwów nas kosztuje. Nie wiem, po co ja w tą walkę się tu wdaję. Porządne buty na poziomie drugim. Czym zdążymy tam dolecieć? Bo w razie co mamy grzybki UV, aby dotrzeć tam na miejsce. Skok wiary dosłownie. Same skoki wiary dzisiaj. Nie za dobrze to wygląda. Ale tu już mamy drzwi i lampy UV. Dobra. Jesteśmy na bazarze. Dziwne, że ten pościg jeszcze trwa, jak jesteśmy już w bezpiecznej
strefie. Dobra, Sophie, co ty masz nam do powiedzenia? To szaleństwo, Sophie. Stróżowie mają więcej broni i ludzi. Zgniotą nas jak robaki. Aitor ma więcej ludzi, ale my jesteśmy na własnym terenie. Na własnym terenie? Brednie. Nie wyrażam zgody. Dopóki dowodzę bazarem, nikt nie zaatakuje SP. Nie dowodzisz już bazarem. Co? Żaden z ciebie przywódca. Nigdy nim nie byłeś. Straciliśmy przez ciebie ludzi. Kryształy. Sam prawie zginąłeś. Moja matka marzyła o wolnym bazarze. Nie o niewolnikach SP-ków. Chcę przywrócić pokój. Możesz mi w tym pomóc? Albo odejść. Roger, Humphrey, aresztujcie ich! Co wy robicie? Chcą zdradzić bazar! Roger! Straciłeś władzę, Karl. Chcesz być jak swoja matka? Będziesz miała krew na rękach! Dużo krwi! No, Karl trochę się wkurzył. Karl ma rację. Nie mamy szans w otwartym starciu. Sophie? Co jest to... Dlatego najpierw ich osłabimy. Co masz na myśli? Odetniemy ich główne źródło zasilania. Bez lamp UV Aitor nie będzie mógł bronić bazy. Będą musieli opuścić tunele i stracą dostęp do zbrojowni. Jak to pomoże mi się dostać do Central Loop? Kiedy Aitor będzie osłabiony, wycofa się, żeby zebrać posiłki. Wtedy przedostaniesz się do Central Loop. Ale najpierw musimy wysadzić wiatrak. I to szybko, zanim Aitor zorientuje się, co planujemy. Barney, zbierz naszych ludzi. Bądź gotów. Roger i Humphrey, idźcie do zbrojowni. Dajcie broń każdemu, kto może walczyć. A ty, Aiden, idź do Alberto i Vincenzo. Wprowadzą cię w szczegóły. Okej. Wspólnota i wolność, Aiden. Razem wygramy. Dobra, za nockę zdobyliśmy punkt parkouru. Co w tej kolejności? Pierw wykorzystajmy sobie umiejętności. Nie. Nie. O, to może nam się przydać, bo to ciężko nam wychodzi. Ale okej, w tej chwili... Czasem się zastanawiam. Masz mało zdrowia, aha, bo oni nas... Kurczę, nie to... W sumie dobrze, że gra podpowiada nieraz. No i teraz możemy zdrzemnąć się do rana. Premie wpadają, jak widzicie. Handluj. A ja mogę? Jasne, gdyby mnie na cokolwiek było stać. Handluj. Sprzedaj. To możemy sobie sprzedać. Zobaczymy przy okazji, jak to wygląda. 15 wydaje się rozsądna. W sumie ta 16 też. W sumie w tej części bronie na długo starczają. Dobra, wróćmy do ciebie.
Dobra, to jeszcze sobie w swoim ekwipunku pogmerajmy. To właściwie już... Tom. Modyfikuj. Od ognia może, żywica, alkohol i złom. Dobra. Dobra, jedno ulepszenie nam starczy. Alberto! Coś słaby ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla żuczków niż ludzi. No, za cienki jest. Filistynie! Skorupy żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów. Wzmocniony! Jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu. Uwaga! Zaraz wybuchnie! Tytanem. Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. No, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy. Dzięki, Vincenzo, nie musiałeś. To nic takiego, tato. Jeśli o ciebie chodzi, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza. Sophie mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził. Karl się zgodził. Słyszysz, Vincenzo? Nie Karl, Sophie. Podzielicie się nim, czy mam zgadywać? Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. Bingo! Wielki wiatrak, który zasila kwaterę główną espeków. Ale najpierw potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. Przyniesiesz je nam, pielgrzymie? Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze espeków. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villedor znów będzie wolne. A ty będziesz miał wolną drogę do... przez chemiczny zwał i dalej do... jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop! Właśnie! Skąd wiecie, że SP się wycofa i nie zemści? Bo to tata zaprojektował ten wiatrak. Zna go jak własną kieszeń. A to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego SP-cy nie przetrwają w Old Villedor ani jednej nocy więcej. Ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co planujemy. To piszesz się? No nie mam wyjścia już w tej sytuacji tak naprawdę. Dobra, zrobię to. Okej, idź do wieży ciśnień. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. Weźmiemy SP z zaskoczenia. Pozbył się biomarkera z czystej ciekawości. Przemienił się dzień później, a światełko było dalej zielone. Wyruszamy. Ze Starego Świata. Ciekawie nazwany przedmiot. Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości! Mieszkańcy... Tego niedługo będziemy znali na pamięć teksty. Co, nie wskoczymy na ten murek? Legendarny gawędziarz nowego Paryża. Pomóż mi! Jak mam to zrobić? Z tego, co powiedział mi Harvey, to ma być tutaj. Idziemy go ocalić. Pomożemy przecież. O! No, to był skok wiary. Zginąłbym, gdyby nie ty. Proszę, weź to.
wspomagacz odporności. Ale jednak trzeba przyznać mu rację. Nie był ja! Nie! Już jesteś trupem! Weź mi na skoczy! Już jesteś cały młot! Jak do tego doszło? Ja zdecydowanie dla tej walki kocham tą grę. Ale tak jak pamiętacie, w pierwszym odcinku, jak powiedziałem, że będziemy potrzebowali iluś tam odcinków na zabawę, aż wczujemy się w tą grę, to wydaje mi się, że już właśnie to nastąpiło. Niekoniecznie tam chcę iść. Wygląda mi to na podpuchę. Cholera, co tu się stało? Co się dzieje? SPC szukali u nas broni. Znaleźli mołotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Alberto? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Alberto? Ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się meldowali. O Boże. No właśnie. Aiden? Tak. Bądź ostrożny. Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. Bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. Odezwy się. Dobra, jest gasiura. Skok wiary? Nie, udało się złapać. Ale co? Na dół. Zaatakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk. Zabrali wszystkie? Nie. Nagle się wystraszyli. Co? Gdzie ładunki? Ej! Były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Głąby. Okej. Okay.
więcej was tu nie było? Pozbył. Dobra, obinijmy sobie. Pytanie, czy ktoś oberwał tam? Zastanowiłbym się. Szybko, Aiden. Tom zostawiamy. No nie wyszło nam. Z tymi wielkimi by było sens się wdawać w walkę. Tamten wygląda jakby pilnował tej skrytki. Gdzieś na górę się uleczyć, no bo nie ma opcji w tym momencie. I tak to się kończy, drodzy widzowie. Za odważnie. No nic, spróbujemy to jeszcze raz. Okej, odradzamy się w tym samym punkcie, na szczęście. Z pełną energią. No nic, śmierci też trzeba pokazywać, jak to wygląda. Ale co? My tu już nic do roboty nie mamy? Czemu nie ma żadnych podpowiedzi? Dobra, tu chyba ostatnia skrzynka została. Fajnie. Bardzo fajnie się zachowałeś. Co my tu z tobą możemy zrobić? Czy to nam coś pomoże?
Alberto, mam ładunki. Wspaniale! Bez sensu trochę, drodzy widzowie. No to idę. Ponieważ musieliśmy otworzyć wszystkie skrzynie, mimo że w tej ostatniej nie było ładunku. Aha, my sprawdzaliśmy. Wiary. Za dużo ich ostatnio. Dobra. Trochę oberwaliśmy. Teraz świeci. Zobacz. Ale przed chwilą nie świecił. Teraz jest okej. Okay. 27 kroków prosto. Fajnie wiedzieć, że tu możemy sobie podjąć dodatkowe aktywności. Sposób dwa razy w jednym odcinku. No to się rzadko zdarza. Chcieliśmy przedobrzyć. Głosi, że to nocni biegacze zbudowali te wiatraki. Te konwalie to nie bez. Mijając mnie. Dobra, zjedźmy sobie na spokojnie. To chyba jakiś coś? Ładnie mam grać zapobiegawczo, a tu... Żeby Sophie stała się taką kobietą, jaką była jej matka. Co tam za awantura w oddali? Zabrali cały sprzęt. Mogliśmy w tym odcinku co prawda nie ginąć w takie głupie sposoby zawsze. Gdzie jest twój ojciec? Jesteś! Tylko dwa? Resztę zabrali SPC. Szlak! Niech to wszystko szlak! Przez tego zdrajcę nasz plan może się nie powieść! Musimy działać szybko! A Zotanu? Potrzebujemy nawozu. Zrobimy więcej materiałów wybuchowych. Nocni biegacze mają wszystko. A na pewno wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia bomb. Znam jednego gościa. Mieszka na dachu. Przyjaciel, wróg. Zależy. Kilian. Znasz go? Ten przyjaciel Hakona? Tak, Kilian. Wyjaśnię, jak... No... Jak to... Znam drogę, dzięki. Ciągle tu jesteś? Zwariowałeś? Idź do Kiliana! Dobra, czyli musimy udać się do chaty Kiliana. Wyjdź z drogi, człowieku.
idzie przez radio. Stary, to wymagało odwagi. 65 metrów, nie za daleko. Mendo! Nikt nie... Ktoś tu sapie. Zrażonego trofeum. Chyba niczego tu jednak nie było. Niczego nie znalazłem. Brzmi jakbyśmy tędy mogli wejść tu naokoło. Ładnie od razu na drabinę. Kilian! Kilian! Tu Aiden! Jesteś tam? Kilian! No rzeczywiście łatwo. Ma. Alberto? Mam nawóz dla ciebie. Tu Vincenzo. Vincenzo? Ledwo cię słyszę. SP. Zrobili mi nalot. Nie mogę rozmawiać. Zdrajca. Wszystkich nas sprzedał. Aiden. Tata poszedł już do wiatraka. Tam się spotkajcie. Dołączę, kiedy tylko będę mógł. Upewnij się tylko, że tata dostanie nawóz. Dobra, zrobię co mogę. Pośpiesz się. Czasu, aż zobaczę te cholerne lampy UV. Nadal na mnie polują. Jestem w Podrzasku, Aiden. Kolejny patrol. Musisz poradzić sobie beze mnie. Dołącz do ojca. Będę kontaktował się przez radio. Ja i twój ojciec? Sądzisz, że to dobry pomysł? Nie mamy wyboru. Pośpiesz się, proszę. Jego taty wszystko. Jeśli nie zauważyłeś, tata jest specyficzny i niedoceniany. To okazja do pokazania Karlowi, Sofii, całemu bazarowi, że się mylili co do taty, co do tego, do czego jest zdolny. Jeśli się uda, zostanie bohaterem bazaru. Zawsze chciał osiągnąć coś wielkiego. Właśnie tego się boję. Będę cały czas w kontakcie radiowym. Halo? Vincenzo? Halo? Dobra, są jakieś trujące mazie, może w innym momencie spróbujemy tego zabawy tutaj. Wyruszajmy dalej w takim razie. Drzewa? Nie.
trzecia śmierć. Będzie się mi to wyliczać, serio. Tyle śmierci, to już nie pamiętam kiedy mieliśmy. Wszystkie straciłem. Dobra, pogadamy nie kiedy indziej, ziomuś. Bolicie głowa? Weź zioła. Masz gorączkę? Zioła. Jesteś? Vincenzo, nie słyszę cię. Co? Co muszę zrobić? Czy wy coś zrozumieliście z jego komunikatu? Przyniosłem nawóz. Na pewno dasz sobie radę? O, oczywiście, że tak. A jeśli nie, mogę zapytać Vincenzo. Wiatrak wywołuje zbyt duże zakłócenia. Radio nie działa. No to poradzę sobie sam. To proste jak drut. Na pewno? Wszystko mi wytłumaczył. Spokojnie. Damy... Ty i ja damy... Nie ma możliwości, że nie damy... No. Dobra. Właśnie. Proste jak drut. Bomby gotowe. Twoja kolej. Zamontuj ładunki w miejscach, które oznaczył Vincenzo. Podkładanie bomb. Co może pójść źle? Proste jak drut, co? Otóż to. Okej, czyli dzisiaj zapowiada się dłuższy odcinek. Bo jeszcze sobie podłożymy te ładunki wybuchowe. Dostaniemy głównym wejściem. Myślicie, że nas puszczą? Na ten czego tu szukasz? Nie bardzo. Ej, musimy sobie opracować plan. No ładno mają tu kryjówkę. Trzeba przyznać. To pojemnik z inhibitorami. Dobra, widzę chyba tamtą rurą. Ciężko. Mam tu trupa! Trup! Już jest! Dorwę cię! Dobra, mamy trupa jednak, tak jak powiedział. Nawet swojego asortymentu. Tak, ja
teraz, ale straciliśmy jeden wytrych. Z tej drabiny chyba nie bardzo skorzystamy. Czemu nie? Myślałem, że znowu. Nie tym razem. Niepotrzebnie tu. Zaraz wątpię podłożymy, nie zostawimy tutaj. Muszę wam przyznać, że ta gra coraz bardziej mi się podoba. Żeby nam nie wybuchła pod nosem, pozbierajmy sobie prezenty. Brudny zamek. Nawet sprawnie nam poszły o wiele lepiej niż na łatwych.
wojskowa apteczka. Jezus, z czego tu już to znaleźć? Papierochy. Dobra, kończymy zadanie. Coś. Rozumiem, na te śmieci spadniemy bezboleśnie. Dokładnie. Tak, bomby rozmieszczone. Pokażesz nam fajerwerki, dziadku? Czas na fajerwerki! Skąd ja znam ten tekst? Czynisz honory? Jasne, czemu nie? Jasne, z przyjemnością. Nie działa. Muszę się wrócić, serio? To pewnie zakłócenia z wiatraka. Poszło. Niewiele się stało. Wiatrak stoi, wirnik pracuje. Obliczenia, Vincenzo? Muszą być złe. Zaraz to naprawię. Muszę to skończyć. Co ty robisz? Uzbrojoną bombę? Zanim SPC tu dotrą, dam ci uzbrojoną... uzbrojoną... Nie możemy polegać na detonacji przez radio. Nie przy tych zakłóceniach. Co teraz? Ta bomba z pewnością wysadzi cały wiatrak. Ile mam czasu? Niech policzę. Wybuchnie lada chwila. Biegnij! Ale... Gdzie ja mam ją umieścić? Gdzie? Musisz zawrócić. I? I umieścić ją w... Położyć przy... Wsadzić do... Zostawić pod wiatrakiem? Nie! To by nic nie zdziałało! Wsadzić gdzie? Do generatora? Nie! Nie tam! Wybuchniemy! Do wirnika! Musisz iść na górę... Do wirnika! Myślałem, że tu wybuchniemy. Na samą górę? Mówisz poważnie? Bomba tyka, Aiden! Naprawdę sądzisz, że to czas na żartowanie? No i wyruszamy z tą bombką. Biegnij, Aiden. Szybciej! No dalej! Mógł być delikatnie mocniejszy wiatr, by to nam ułatwiło wszystko.
za wiele czasu nam tu nie zostało. Alberto? Idę! Wy skurwysyny! Co wyście mu zrobili? Alberto? O kurczę. Inhibitor. Zarypiście. A dobra, tu jesteś, Alberto. No. I to się nazywa kurewsko wielkie boom. Zrobiłem wielkie bum. A ty dobrze się spisałeś? Nie, razem dobrze się spisaliśmy. Gdyby nie ty, wiatrak stałby nadal. Prawie jak fajerwerki w 97. Napisy widzicie, jest 67, a on powiedział 97, no... I będzie jeszcze... Niewybaczalny błąd. Daruj sobie, Aiden. Demencji nie mam. Dziękuję, że mi pomogły. Wiem, co... o mnie mówią. Oczywiście, że wiem. Powiedz wszystkim, że udało nam się. Dzięki Vincenzo, dobrze? Dzięki tobie, Alberto. Nie. Dzięki Vincenzo, rozumiesz? Wyśmiewają go. Wyśmiewają przeze mnie. Ale po tym, co teraz zrobiliśmy, przestaną się śmiać. Jego ojciec nie będzie już szalonym nieudacznikiem. Zmusił stróżów prawa do odwrotu. Powiedz im, że to jego zasługa. Obiecaj mi. Dobra, niech ci będzie. I powiedz mu... Powiedz, że... W porządku. Powiem mu. Że jestem dumny. Nigdy mu nie powiedziałem. Synek, jestem z ciebie dumny. Przekażę mu to. Jak dobrze liczę, to już z naszego bliskiego grona trzecia osoba, która ginie. Okej, ale...
Vincentowi powiem to już chyba w następnym odcinku. Nie, no teraz w żyćko sobie zainwestujemy. Dobra, i mamy jeden punkt walki. A, chcemy potężny atak. A jak my go mieliśmy? Dobra. R2, by wykonać. W związku z tym tutaj będziemy się żegnać. Ja dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Cześć!